Jeszcze raz dla pewności, bo poprzednie ujęcie niestety nagrało się z dźwiękiem, ale niezbyt mocnym. Nasza przygoda z Miłoszem zaczyna się w Portugalii od oczekiwania oczywiście na samochód. Tutaj to chyba zawsze długo trwa. Nie, Miłosz pierwszy raz w Portugalii. Ale na zawodach tak. Na zawodach tak, no. Więc czekamy na samochód. Jest godzina... Mauro Sassi napisał. 10.22. Myślę, że szybciej niż o 11.00 stąd nie wyjdziemy. Od 15.00 dopiero mamy możliwość zameldowania się w apartamencie. Też po dosyć długim wczorajszym dniu i tym, że za wiele nie pospałem i Miłosz też chyba. Nie jest to dobry czas na to, żebyśmy od razu szli na trening prosto z wypożyczalni. Więc prawdopodobnie... numerek? 20, to jeszcze dwa numerki. Więc prawdopodobnie weźmiemy samochód, udamy się w kierunku Estoril. Nie wiem, może zrobimy jakieś zakupy albo cokolwiek. Gdzieś pójdziemy na kawę, żeby przeczekać i żebyśmy się mogli rozpakować. A myślę, że najlepszą opcją będzie pójść na trening po prostu wieczorem. No nie, bo jak odpoczniemy albo chociaż się zameldujemy, rozłożymy i będziemy po zakupach. Co mogę więcej powiedzieć? Na ten moment to wszystko. Czekamy na ten samochód i lecimy do Estoril. Stąd z Lizbony jest jakieś 25 km, czyli 30 minut drogi autostradą, także nie jakoś super daleko. Jest fajna pogoda, jak to w Portugalii, nie jakoś super gorąco bym powiedział. Może stoimy też w takim miejscu, gdzie super gorąco nie jest, ale jest przyjemnie przynajmniej. Jak się nagrywa, to parę słów, bo tak, udało nam się w końcu ogarnąć samochód. Ile czasu spędziliśmy tam? Z godziny. Trzeba to będzie jakoś tak ustawić, żeby... Dobra, godzinę wypożyczalni. Jesteśmy właśnie w drodze do Estoril. Będziemy musieli pojechać chyba na zakupy w pierwszej kolejności. Ewentualnie jakieś mniejsze, chociaż może, nie wiem, jakąś wodę. Ty masz coś do jedzenia, Miłosz, czy nie? Już nie, dobra. Ja tam coś mam, ale też nie jestem pewny na 100% tego jedzenia, więc zobaczymy. Dzisiaj plan na ładowanie mój jest taki jak z poprzedniego Pikwika, czyli 540 bądź 560 gramów węglowodanów. Zacząłem i tak w zasadzie jeść troszeczkę szybciej, bo jeden posiłek sobie dołożyłem z uwagi na to, że miałem długą noc, tak, i też nie spałem, to jeden posiłek dodatkowy doszedł, więc finalnie będzie około 600 gramów węglowodanów z dzisiejszego dnia. Mauro jutro przylatuje, dziś było godziny 11, więc pojedziemy go odebrać i będziemy już na bieżąco informować, co i jak. Nie wiem, czy nie, a jeszcze nie, dobra, jeszcze jest ok, tutaj. Dobrze pojechałem, cały czas się przesuwa. Chcę, żeby Miłosza było widać. Ale okej, może skupię się na razie na drodze, a jak już dojedziemy, to dogramy sobie na spokojnie, co dalej. No dobrze, jesteśmy akurat z Miłoszem w jednej tutaj z galerii, w Cascais, czy tam w Estoril. Przyjechaliśmy, bo musieliśmy skorzystać z toalety. Pijemy kawę, akurat tak, pod złotymi łukami tutaj w McDonaldzie. Mamy jeszcze, jest 13.10, czyli 2 godziny, godzinę 50 do tego, żeby odebrać klucze od apartamentu. Byliśmy w Lidlu, zrobiliśmy sobie tam jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, małe, śmieszne zakupy. Ja zjadłem swój trzeci w zasadzie, no jakby drugi normalny, trzeci posiłek, ale nie jadłem już tego ryżu, który mam przygotowany i kurczaka, bo zjadłem jeden taki posiłek na lotnisku i po prostu czuję rewolucję w brzuchu. Czułem rewolucję w brzuchu, zaliczyłem już tutaj toilet, więc prosto po tych zakupach w Lidlu zjadłem 100 gramów wafli ryżowych, 20 gramów masła orzechowego i 150 gramów szynki z kurczaka.
Wiem, że to taki trochę improwizoryczny posiłek, ale po prostu wolałem w taki sposób niż ryż, który tak naprawdę gotowałem wczoraj o godzinie 17, mięso, które też nawet wcześniej, mięso, które też robiłem wcześniej i z uwagi na to, że po prostu nie chcę ryzykować ani żadnych problemów, ani po prostu swojego apetytu i smaku, wolałem zjeść te wapy, tak? Mam jeszcze 3 posiłki przed sobą, więc jak już obierzemy klucze, pojedziemy jeszcze raz na zakupy, tym razem do Auchan, ale dostał łepek po łapach od mamy. Tym razem do Auchan zrobimy sobie jakieś właśnie takie większe zakupy z dużo większym wyborem produktów akurat w tym Auchan i nagram wam później, co mi zostało jeszcze. Mam tak no, w sumie 3 posiłki, jakieś 300 węgli do zjedzenia. Tak, około 300 węgli, więc jeszcze będzie co pokazać. To tyle na razie. Z dzisiejszych planów, no to tylko ten trening, a i o ładowaniu, o którym miałem wspomnieć, żeby nie mówić o tym w samochodzie, to na dzień dzisiejszy, aż sprawdzę, tylko sobie muszę przytrzymać tutaj aparat. Co? O kurde. Miała być, to jest bezkofeinowa? Bezkofeinowa. Bezkofeinowe jakieś espresso, dobra. Na dzień dzisiejszy węglowodanów miało być 550, okej, okay. No, czyli się dużo nie pomyliłem. 550 i zostało mi 300, tak, 300. To w sumie 3 posiłki, raz, dwa, trzy. Nawet jeden bez węgli na noc. Coś ten Mauro tutaj świruje. No ale dobra, czyli 2 posiłki po 150 gramów ryżu i jeden samo białko i tłuszcze. Nie no, są wpisane węgle. 80 gramów węgli, ale jest wpisane 200 gramów kurczaka, szparagi i oliwa. Dobra, pewnie zapomniał. No, w porządku. Najwyżej dopytam. Dobra, to teraz kawa, posiedzimy jeszcze chwilę tutaj, dychniemy chwilę i... I chwilę przed 15 pojedziemy do apartamentu odebrać klucze. Witam z naszego już apartamentu. Tam jest Miłosz, tutaj jestem ja. Tutaj jest nasz apartament, aneks kuchenny z, no, z pokojem. Pokój living room. Kanapa, na której będzie spał albo Miłosz, albo Mauro. Łóżko. Jedno duże, na której albo będę spał ja z Miłoszem, albo z Mauro. No tam jest jeszcze przedpokój, łazienka po prawej stronie. Także jest lepiej niż było we Włoszech. Na te warunki, które tutaj potrzebujemy do przetrwania, wystarczająco. Co prawda nie ma klimy i chyba będziemy musieli kupić jakiś wiatrak, żeby przetrwać. Natomiast też mieszkanie jest od strony północnej, to aż tak źle, jakby się mogło wydawać, też nie jest. Dobra, idziemy już do sklepu, tak? Idziemy do sklepu zrobić sobie jakieś małe zakupy, zjemy posiłek przedtreningowy sprzed 16, za 10, więc w sam raz na to, żeby gdzieś tam koło 18 się zebrać na trening, jeszcze tutaj odpocząć. Ja jeszcze jak wrócimy, to sobie zadzwonię właśnie do Mauro, powiemy, że jesteśmy już zameldowani i zwarci i gotowi do działania. Z Miłoszem, że trzeba samą instrukcję maszyny do tej fanaty wytłumaczyć, ale Hammer jest naprawdę spoko. Ogólnie ta sala już była od tamtego roku. Widzę, że dołożyli na pewno Hammery tam z Prima. W ogóle mamy tak, fanatę tutaj, Hammer Strange'a, tu jest jakaś samoróbka, Prime,
i co jeszcze? I chyba Techno Gym jest tam, tak, czyli na tej jednej powierzchni to może być, nie wiem, 400 metrów, no 350-400. Są same hamery i na klatkę, na plecy, na barki, na nogi właśnie. A co do tutaj tego hamera na klatkę z Fanaty, to jest możliwość zrobienia ogólnie wyciskania na wąsko, wyciskania normalnego na płasko. Można się pogubić w tym, więc patrzcie. Tu się opuszcza do samego dołu. Tak, cyk. Jedzie. Chcemy odłożyć, noga tu i tylko full safety. Także naprawdę spoko, pokochamy. Jesteśmy w posing roomie, także póki jestem po treningu, zrobimy taki mały check i zdjęcia dla Mauro na 3 dni, w sumie 2 dni przed startem. Dobra, no, próba numer 2. Naprodukowałem się i oczywiście nie włączyłem mikrofonu, w zasadzie odbiornika. I muszę powtórzyć całą kwestię. Więc mówiłem, że jesteśmy z Miłoszem po treningu w domu. Ja jestem w połowie swojego posiłku potreningowego. Tutaj jest 150 g ryżu, 250 g piersi z kurczaka, 10 g oliwy z oliwek. Miłosz tam widzę 150 g ryżu, mielone chyba kotlety z łososia, coś tego typu, więc na bogato. Forma, tak jak widzicie tutaj, widzieliście na materiale, no takie ujęcie było, a nie inne. Tyle udało się nagrać, zawsze jak jesteśmy we dwóch, to tak staramy się, żeby materiału jakoś było, ale no, nie będę się tłumaczył zresztą. Jutro mamy promitting o godzinie 10:15, zaraz potem jedziemy po Mauro na trening z pewnością i no i co, i będziemy dalej relacjonować wam tutaj w
wyjazd i naszą wycieczkę z Portugalii. Miłosz, zaspoilerujemy coś o naszym tym, czy jeszcze nie? Delikatnie? Delikatnie. Dobra, no to delikatnie wam zaspoileruję, że prawdopodobnie w drugim lub w trzecim, jeżeli trzeci materiał się ukaże, bo trzeci materiał to będzie materiał z dnia zawodów, a trudno jest go nagrać, jeżeli jest się we dwójkę bez operatora, więc w drugim lub w trzecim materiale będziemy mieli dla was z Miłoszem tutaj niespodziankę. Myślę, że będzie to całkiem fajna rzecz tutaj na naszym polskim podwórku i rynku, coś dla ludzi lubiących może dobrze zjeść albo coś tego typu, więc niedługo się o tym oczywiście będziecie mogli również sami przekonać. Na dzisiaj to tyle, oczywiście dziękuję, że jesteście, dziękuję, że wspieracie kanał, zachęcam do dalszego kontynuowania tej czynności, łapka w górę, komentarz, udostępnienie i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia.